Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie. Jest to pierwszy taki typowo świąteczny film, w którym pokażę wam, jak ozdabiam w tym roku stajnię. Mają tutaj tą główną. No i zapraszam was na ogólne i zobaczycie, jak w tym roku ozdabiam stajnię. Może przy okazji, jak będę robiła poszczególne rzeczy, większość będzie w przyspieszeniu, ale zanim będę robiła daną rzecz, no to będę wam pokazywać te rzeczy i mówić skąd są, żebyście nie pytali. Także zapraszam do oglądania. Zaczniemy od dekoracji z zewnątrz i użyję takich oto naklejek, które kupiłam w Kiku za 4 zł, także bardzo tanio. I to tutaj jest taki jelonek, jakby renifer i gwiazdki śniegowe. I ja teraz kilka tych gwiazdek ponaklejam na stajnie. Jak widzicie, tak to na razie wygląda. Tutaj może wam przybliżę. O, są dwie gwiazdki na górze i tutaj też na drzwiach, żeby było tak ładnie. I teraz nałożę to, co miałam w zeszłym roku, czyli taki oto łańcuch, po prostu taki, którym miałam w domu. Możecie już go kojarzyć z zeszłego roku. Też nie będę to robić na przyspieszeniu, bo to po prostu będzie tutaj tak o wisiało. Tak o. Pewnie tak to będzie wisiało. Trochę wystaje, ale moim zdaniem też tak fajnie wygląda. I przechodzimy teraz. Okej, słuchajcie, pora na kolejną dekorację. Będzie to coś takiego. Jest to wata, która ma przypominać śnieg, nazywa się to Snow Blanket, czyli po prostu śnieżny kocyk, można by tak to nazwać. I kupiłam to w sklepie Deals, też bardzo tania rzecz, chyba 5 zł czy coś w tym stylu, także naprawdę polecam. Na pewno to, że znajdziecie w innych sklepach. Ocięłam to na kawałki i przykleiłam do tego taśmę dwustronną, jak widzicie, i przykleję to zarówno na dach stajni, jak i na podłogę w środku. Także teraz na przyspieszenie zobaczycie, jak to robię. Okej, jak widzicie, już nakleiłam ten śnieg. Bardzo dobrze się trzyma. O, widzicie, na dachu. Właśnie, o, tak. I tutaj jeszcze na podłodze, żeby tak to fajnie wyglądało. Teraz zajmę się przyklejeniem reszty gwiazdek. I umieszczę już tutaj ten łańcuch, żeby on tu już wisiał na stałe. Także wszystko zobaczycie na przyspieszeniu. O. Mam aparat na statywie, także dlatego tak inaczej trochę ruszam. Mam nadzieję, że mi to aż tak nie przeszkadza. No, także przechodzimy dalej. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring. Ok,
Okej, słuchajcie, tak wygląda pierwsza część mojego dachu. O, tutaj tak wyglądają te gwiazdeczki. Przepraszam, ale tutaj niestety mam telewizor nad stajnią bezpośrednio, także przepraszam, jeżeli go widać. Ale tak właśnie to wygląda, a teraz przykleję. Przykleję jeszcze z drugiej strony. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Okej, jak widzicie, tak to wygląda. Tym razem przykleiłam tutaj te większe gwiazdki, żeby tak to fajnie wyglądało. Okej, i teraz przechodzimy do samego środka. I za chwilę Wam pokażę, co mam. I oczywiście powiesiłam już nasz łańcuch, bo prawie o nim zapomniałam. I teraz jeszcze na urozmaicenia wezmę dalszą część tego łańcucha i położę ją tutaj. Mam nadzieję, że się zmieści, że starczy mi tego. Teraz sprawdzimy. A jeśli nie, no to... O! Albo wiem. Nie będę szaleć, po prostu zrobię to tak. Tu mój włos już zleciał, oczywiście. Ale teraz tak to właśnie wygląda. Może Wam tutaj przybliżę, żebyście to zobaczyli, co ja zrobiłam. O. Tutaj oczywiście jeszcze to trzeba dopracować. O, może być tak. I tak to wygląda. Moim zdaniem fajnie. I teraz... Teraz... A nie, jednak. Wiecie co, chyba jednak wezmę to, bo tak średnio to wygląda jednak. Jak teraz tak patrzę, więc nie użyję tego łańcucha już, ale użyję innych rzeczy. Byłam dzisiaj w Rolałem Marrel, czy jak to też się to nazywa, i kupiłam taką choinkę. Kosztowała jakieś 25 zł, ale jak widzicie, się świeci. Jest to sztuczna mała choinka. Doniczce. I idealnie mi się tutaj wpasowuje w to miejsce, zobaczcie. O, idealnie po prostu. Tylko mam nadzieję, że będzie stała. Bo właśnie mam obawy, czy ona będzie stała. O, jak widzicie, stoi. Jednak stoi. Także udało mi się ją postawić, tak wygląda. Bardzo ładnie tam pasuje, także myślę, że będzie fajny widok w innych filmach. I kolejna rzecz. To kupiłam w Dells, też chyba za 5 zł, jest to taki jednorożec. On był praktycznie właściwie do powieszenia, ale urwała mi się ta jego rączka, także pomyślałam, że postawię go przy tej choince. Będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądał. O, zobaczcie. Bardzo ładnie się tutaj wpasowuje, fajnie wygląda. I jeszcze, tam z tyłu, spróbuję wcisnąć bombkę. Jest to taka zwykła bombka, widzicie, to jest taki bałwan. I ona świeci. Nie wiem, czy będzie to widać. A jeśli nie, no to zgaszę światło. Ale ona świeci. Tu radę jest dosyć słabo, tutaj niestety nie widać, bo jest światło. Ale ona świeci. Możecie mi wiedzieć, że ona świeci na różne kolory. Także spróbuję ją tutaj postawić. Nie wiem, czy się zmieści. O. Chyba, że ją tutaj wcisnę. O, jak widzicie, się zmieściła, wszystko ładnie stoi. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście teraz zrobię Wam zdjęcia, żebyście mogli lepiej zobaczyć wygląd całej stajni. Ale to już jest finalny wygląd. Mam nadzieję, że stajnia Wam się podoba. I myślę, że zamiast użyć tego łańcucha w środku, to użyję go na zewnątrz, ale nie wiem, jak jeszcze to zrobię. Myślę, że go obiem. Pokażę Wam to jeszcze. Zamocuję go tutaj. O, będzie idealnie tutaj się wpasowywał. Spróbuję go tutaj zamontować jakoś.
Jak widzicie, jest to dosyć problematyczne. Nie mogę pozwolić, żeby to spadło. Ja mam też kabel od telewizora, który trochę utrudnia pracę, ale jakoś chyba sobie dam radę. Muszę też uważać na konie, ale to chyba sobie poradzę. Ok, ja już to chyba ustawię poza nagraniem, ale właśnie poza nagraniem jeszcze ułożę ten łańcuch na tym płocie i pokażę Wam na zdjęciach, jak wygląda cała moja stajnia. Mam nadzieję, że wygląd mojej stajni Wam się podoba. Piszcie, co myślicie o tym wyglądzie. Mi się bardzo podoba, zwłaszcza ten sztuczny śnieg. Dlatego właśnie postanowiłam go kupić. Bo naprawdę jest bardzo fajny. Ale fajnie to wygląda i w ogóle zobaczycie tutaj w środku. Przed chwilą widzieliście, jak ta bombka świeci. Także moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Tutaj też widzicie. Właśnie założyłam ten łańcuch też na tą część stajni, żeby jednak coś tu było. I naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. O, zobaczcie, jeszcze gwiazdki. Gwiazdki są. No i czekajcie na kolejne świąteczne filmy, bo na pewno będą się jeszcze pojawiać. I w związku z tą nową scenerią we stajni szukuję też dla Was bardzo fajną serię, która nie będzie pojawiała się która co prawda nie będzie pojawiała się regularnie, ale pierwszy jej odcinek pojawi się już 6 grudnia. Nie będę Wam mówić, co to jest, ale powiem tylko tyle, że będzie to seria świąteczna i będzie naprawdę bardzo fajna. Także wyczekujcie 6 grudnia pierwszego odcinka nowej świątecznej serii. Także do zobaczenia i życzę wesołych świąt i udanych Mikołajek.